tym miejscu powstaje budynek mieszkalny, jednorodzinny budynek mieszkalny w technologii ITONG 40 Energo. Widzimy tu odważne rozwiązania architektoniczne. No jest to architektura dość trudna, ponieważ nie ma tu otworu okiennego, które by miało normalne nadproże, proste kąty. Wszystko jest w łukach, wszystko jest ścięte, wszystko jest zaokrąglone. Nawet i w drzwiach garażowych też. Wymagało na pewno dużo więcej pracy. Wykonanie krążyn, wykonanie szalunków. Są elementy wykusza, gdzie nadproża są wolno wiszące, tylko strop i elementy żelbetowe trzymają te nadproża, także jest to dość takie trudne technicznie w wykonaniu, natomiast efekt jest widoczny, także tak. Te wachlarzowe schody, które będą ozdobą tego wnętrza, ale trzeba stwierdzić, że jest to też trudny element, który wymaga dużego nakładu pracy. Jeżeli jest to zrobione starannie, solidnie, to na pewno cieszy oko. Jakie technologie budowlane wykorzystał Pan na tej budowie? Stropy tradycyjne, monolityczne, dach drewniany, kryty będzie dachówką ceramiczną. Ściany wewnętrzne natomiast w tym budynku są z silki 24. Ściany działowe, cienkie są z ITONGA Interio. To też kapitalna rzecz. Jest to materiał gabarytowo podwójnie większy niż normalny. Czas wykonania takiej ściany skraca się. Pan Remiszewski preferuje ściany jednowarstwowe. Gdy rozmawiam z inwestorami, to staram się ich ukierunkowywać właśnie w tą stronę, że jednak ściana jednowarstwowa to jest coś fajnego, gdzie jednorazowy koszt jest może większy w momencie wykonywania, natomiast później przy wykończeniówce jest to fajniejsza sprawa. Unikamy styropianów i innych takich zastępczych materiałów izolacyjnych. Jednocześnie też warunki przeciwpożarowe nawet, bo budynek co prawda murowany nie będzie płonął, ale używając styropianu do takiej izolacji, no to też jest jakieś zagrożenie. No. Jeszcze jedna podstawowa zaleta. Kapitalny jest w urabianiu. Jego docinanie, jego pasowanie, jego regulacja. Jest coś wspaniałego. No. Odpowiednia piła, odpowiedni przyrząd do cięcia i jedziemy z tym do przodu cały czas. Myślę, że jest to budynek dość trudny, ale jednocześnie ja jako już stary budowlaniec lubię wyzwania, lubię takie trudne zadania. Ambitne wizje architekta warto realizować stosując nowoczesne technologie budowlane.